Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana Cacka. Odpowiadam na pana pytanie. Czy Joanna ma szansę na przejęcie stanowiska kierowniczego w fabryce, w której pracuje? Czy Joanna ma szansę na przejęcie stanowiska kierowniczego w fabryce, w której pracuje? Pyta pan Cacek. Joanna ma szansę na przejęcie stanowiska kierowniczego w fabryce, w której pracuje. Finalnie tak, natomiast tak, finalnie jest taka jakby gdzieś tam ogromna możliwość energetycznie, natomiast trzeba będzie trochę o to powalczyć, bo to jest karta rycerza mieczy, no i to jest rycerz mieczy, bo jest taki cięty helpostach o walce na argumenty, to nie jest jakby nic takiego bardzo poważnego, jakiś konflikt, nie, nie. To jest po prostu karta mówiąca o tym, że trzeba zawalczyć o swoje, bo mamy taki potencjał i rzeczywiście pani Joanna według kart ma ogromny potencjał, szansę na przyjęcie stanowiska kierowniczego, natomiast będzie musiała o to powalczyć, no niestety. No ale po kolei, co jest na tak siódemka buław? Siódemka buław to jest taka cicha walka, ona mówi o jakby konieczności udowodnienia sobie czegoś, bądź komuś czegoś, albo udowodnienia komuś, że zasługujemy na coś, tak, czyli w tym przypadku na to stanowisko kierownicze. Siódemka buław mówi również o takim udowadnianiu bądź przekonywaniu samego siebie do czegoś, tak, że dam radę, że podołam, że to jest jakby moja droga, że ja na to zasługuję, tak, czyli udowadnianie, przekonywanie, no taka jest tutaj energetyka, może niekoniecznie taka zbyt pozytywna, no ale jeżeli zrobimy to dobrze, tak, zrealizujemy gdzieś tam tę energetykę właściwie, to może przyjść bardzo dużo korzyści. Należy o tym pamiętać. Czyli no musimy po prostu przekonywać kogoś do siebie, do tego, że jesteśmy jakby gotowi na przejęcie tego stanowiska kierowniczego, że jesteśmy, że zasługujemy na to i też udowadnianie po prostu, że dokładnie to jest nasza droga i też przekonywanie z siebie samego, siebie samej, tak? Co jest na niej karta cesarza? Tu jakiś mężczyzna na stanowisku, decyzyjny w pewnych kwestiach, tak, jakiś taki władczy będzie miał niestety negatywny wpływ, może mieć, tak, na tę historię, ponieważ jakby musi to nie być wydbało, on się jakby nie będzie do końca godził z tym. On po prostu tutaj jest, no, w negatywie, tak, w przeszkodzie. Mężczyzna na stanowisku decyzyjny w wielu kwestiach, jakieś takie stanowisko wyższe, tak, władczy, tak, po prostu myślę, że tutaj pani Joanna pewnie będzie wiedziała, o kogo chodzi, jeżeli nie, no to trzeba szukać po prostu gdzieś tam myślami no osoba trochę nad nami, powiedzmy, tak? No i taki mężczyzna niestety będzie jakby to negował, nie będzie jakby chciał na to pozwolić, tu po prostu jest w przeszkodzie, także trzeba było go jakoś w jakiś sposób no, udowodnić, może nie, jednak ja jestem do tego stworzona, to stanowisko powinno być moje i tyle, no. No i właśnie karta rady to jest rycerz mieczy, który mówi, tak jak powiedziałam, dokładnie o tych ciętych ripostach, walce na argumenty, o takim, no właśnie udowadnianiu swojej racji, walki o swoje zdanie, walki o swoje, o to stanowisko. Tutaj jakby rycerz mieczy nie patyczkuje się, że tak powiem, z rozmówcą, nie jest niemiły czy wulgarny, absolutnie nie, tylko po prostu ma cięty język, tak, i walczy o swoje. I taka energetyka pani Joannie będzie niezwykle pomocna. Złożyłam sobie jeszcze kilka kart, żeby dokładnie tutaj dointerpretować. No i cóż, tu mamy ósemkę kielichów, czyli gdzieś tam odejście, tak, odejście od tego pytania, od tej opcji, czy też odejście, może w pewnym momencie może gdzieś przy pani Joannie czy jakaś rezygnacja, jednak zniechęcenie się jakby przedstawić, tak? Coś takiego, to jest jakieś odejście, tak? Takie pogodzenie się, okej, dobra, nie, w porządku, odchodzę, godzę się z tym, wszystkiego dobrego na razie, tak? Taka energetyka to jest, ale już za chwilę szóstka kielichów, czyli karta przyjaźni, bliskości, ciepła, otoczenie bardzo wspierające. Tak, mam wrażenie, że karty chcą mi przekazać, że po prostu gdzieś tam ktoś się za panią Joanną wstawi, tak? Gdzieś tam bliski i dzięki temu potoczy się już dalej super, tak? Czyli tutaj jest jakieś odejście, zniechęcenie, może być, ale nie musi, pamiętajmy. Dalej mamy szóstkę kielichów, czyli tak jak powiedziałam, ktoś się wstawi za panią Joanną, fajne, bliskie otoczenie, ciepłe, rodzina, przyjaciele. Dalej mamy cesarzową i to jest super karta, bo ona mówi o narodzinach, niekoniecznie dziecka, ale również, ale idei, koncepcji, nowej drodze, o tym, że idziemy
jakby równo ze swoim losem, tak? Że jakby mówi o stworzeniu czegoś nowego, o rozwoju, o tym, że wszystko nam tak naprawdę sprzyja. I to też jest oczywiście nowe stanowisko, nowa droga, nowa ścieżka, jak najbardziej, ale również jakaś kobieta tutaj według kart będzie za panią Joanną i będzie po prostu, no będzie się z nią stawiała tutaj według kart. No i cóż, dalej mamy szóstkę mieczy, czyli jakieś kontakty zdalne, różne spotkania online, tak? Czy też no, jakieś takie kontakty szybkie, tak? Dynamiczne. Może również mówić o podróżach, też pragnę to zauważyć, ale również o oddaleniu. Ale od czego? O oddaleniu od problemu, tak? Czyli o oddaleniu od tego, co gdzieś tam tutaj było. Odchodzę, oddalam się i dziesiątka kielichów. Super karta. Karta nowej jakości, kompletnie nowej jakości pracy, komfortu pracy, nowych, wspaniałych wydarzeń. To jest karta rodziny, ciepła, to jest karta bycia usatysfakcjonowanej bardzo z siebie, ze swoich sukcesów, to jest karta zwycięstw, sukcesów, korzyści na każdym tle, zawodowo-finansowym również, na tle rodzinnym tu przede wszystkim. I to jest fantastyczna karta świętowania rodzinnego i wszystkiego tam, co najlepsze. Także, reasumując, według kart pani Joanna ma ogromne szanse na przyjęcie tego stanowiska, natomiast no, przekonywanie kogoś do siebie, kobieta będzie wspierać, proszę na nią, jakby można na nią liczyć, cięty język, nawet jeżeli się pani na chwilę oddali, zniechęci, to i tak wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jeżeli będzie pani w stanie, proszę się nie zniechęcać i iść dalej, jakby to pani tylko skróci energetycznie drogę do tego stanowiska. A jeżeli pani niestety jakby gdzieś tam te negatywne emocje będą w pani Joannie, to i tak w porządku, troszeczkę będzie jakby dłużej gdzieś tam energetycznie i czasowo, ale i tak powoli wszystko tutaj się spełni według kart jak najlepiej. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę powodzenia pani Joannie, wszystkiego co najlepsze panu Cackowi, pani Joannie, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, zobaczenia.